Kolejne wydanie newsów rozpoczynamy od relacji z kolędy, która odbyła się w ośrodku Matka Boża Uzdrowienie Chorych w Knurowie. Spotkanie kolędowe prowadził ksiądz Krzysztof Tabat. Pan Jezus przyszedł na ziemię do wszystkich ludzi. To Boże Narodzenie, które się odbyło w Stajence, właśnie mówi o tych dolinach, które ludzkość przeżywa. Jak najbardziej właśnie przyszedł do tych, którzy się źle mają, którzy cierpią, którzy potrzebują pociechy. Odwiedzając ośrodek Matka Boża Uzdrowienie Chorych w Knurowie i widząc całą tą radość i serdeczność mieszkających tam podopiecznych, można pomyśleć, że to my, tak zwani zdrowi, jesteśmy niepełnosprawni. A raczej bywają takie nasze serca. W mieszkańcach knurowskiego ośrodka nie ma kalkulacji czy dystansu. Po prostu wchodząc tam, od razu można stać się ich przyjacielem. To trochę inny, momentami zdaje się normalniejszy świat, w którym tak znaczy tak, a nie znaczy nie. Dlatego naszych przyjaciół z Knurowa, jak i wszystkie osoby z niepełnosprawnościami, rozpoznajemy jako skarb dla tego świata. Skarb, o który trzeba się troszczyć i który może nas uczyć miłości. A czym na co dzień zajmują się podopieczni z Knurowa? W ramach warsztatu terapii zajęciowej i środowiskowego Domu Samopomocy funkcjonują pracownie tematyczne, które oferują naszym podopiecznym różnego rodzaju zajęcia, m.in. pracownie informatyczne, przyrodnicza, zoologiczno-ogrodnicza, techniczna, plastyczna czy gospodarstwa domowego. Ciekawych zajęć z pewnością w Knurowie nie brakuje. Dziękujemy za możliwość doświadczenia tej cudownej atmosfery. Jeśli w ogóle można mówić o w cudzysłowie magii świąt, to właśnie w takich miejscach jak ośrodek Matka Boża Uzdrowienie Chorych w Knurowie. W domu rekolekcyjnym w Kokoszycach coraz częściej odbywają się rekolekcje adresowane do parafialnych zespołów Caritas. To przede wszystkim czas umocnienia duchowego, ale te cykliczne spotkania obfitują też w warsztaty, prelekcje czy spotkania z pracownikami Caritas. Jednak przede wszystkim są miejscem kontaktu i wymiany doświadczeń między członkami PZC. Nawiązały się przyjaźnie, znajomości. No myślę, że to się utrzyma teraz na dłuższy czas. Oczywiście wymieniałyśmy się doświadczeniami ze swoich parafii. Na ostatnim spotkaniu w Kokoszycach rekolekcję głosił ksiądz Tomasz Roda, zastępca dyrektora Caritas Polska. Jednym z podjętych przez niego tematów była próba odpowiedzenia na pytanie, co sprawia, że chcesz stworzyć parafialny zespół Caritas. A czym Caritas jest dla księdza Tomasza? W całym posługiwaniu Kościoła, kiedy Kościół głosi słowo Jezusa, kiedy katechizuje, kiedy sprawuje sakramenty, kiedy tworzy wspólnotę ludzi wiary, to właśnie ta wspólnota ludzi wiary jeszcze odkrywa najważniejszą posługę, jedną z najważniejszych posługi Kościoła, czyli Caritas, działanie miłości w praktyce wobec osób potrzebujących wsparcia, wobec biednych, chorych, ludzi opuszczonych, samotnych, którzy właśnie takiej miłości w praktyce potrzebują od członków parafialnego zespołu Caritas. I dlatego taką ważną rolę pełni parafialny zespół Caritas, który jest tak naprawdę autentycznym wymiarem Kościoła w dzisiejszych czasach. Wśród uczestników rekolekcji dało się wyczuć dużo radości płynącej z wymiany doświadczeń i przebywania ze sobą nawzajem. Intensywny czas modlitwy, adoracji i zajęć formacyjnych przeplatany był budowaniem wzajemnych relacji zaufania i przyjaźni. Te rekolekcje są po to, żeby członkowie parafialnych zespołów Caritas mogli bardziej zbliżyć się do Pana Boga, ale też spotkać się ze sobą, porozmawiać, wymienić pomysłami, dobrymi praktykami. Oprócz strawy duchowej, którą daje ksiądz rekolekcjonista, mamy też propozycje warsztatów szkoleniowych, na których pracownicy Centrali Caritas Archidiecezji Katowickiej przedstawiają programy, projekty, możliwości współpracy pomiędzy parafialnym zespołem Caritas a Caritas Archidiecezji Katowickiej. Na następne rekolekcje do Kokoszyc zapraszamy już wkrótce. Spotkanie odbędzie się od 25 do 28 września 2023 roku. Wszystkie informacje będziemy podawać na naszej stronie internetowej. Zachęcamy do jej odwiedzenia pod adresem caritas.katowice.pl. Od wielu miesięcy Centrala Caritas dostarcza wsparcie osobom niesamodzielnym i niepełnosprawnym w ramach programu Pomocna Dłoń.
Dzięki temu osoby z Katowic, Tychów i Rudy Śląskiej mogą liczyć na specjalistyczny transport i wsparcie materialne. Ale pomoc na dłoń to przede wszystkim szansa na wyjście z domu, nawiązanie kontaktów z innymi osobami i otwarcie się na świat. Dzięki transportowi mogą się odwiedzać, mogą przebywać w swoim towarzystwie, mogą spędzać z sobą czas, bo do tej pory nie było to możliwe. Więc szerokie spektrum komponentów wsparcia daje im możliwość naprawdę na całkiem inne, zdecydowanie lepsze funkcjonowanie w lokalnym środowisku. I jak widać, połączenie tych pewnych elementów wsparcia powoduje, że są szczęśliwsi, lepiej funkcjonują, mają lepszą chęć i wolę funkcjonowania, życia, realizowania własnych celów, o których jeszcze miesiąc czy dwa miesiące temu nawet nie myśleli. Doskonałym przykładem takich zmian są Państwo Monika i Hubert Stargała, którzy przed udziałem w programie nie mieli możliwości, na przykład samodzielnego robienia zakupów. Pan Hubert w 2020 roku doznał prawostronnego paraliżu ciała, a jego żona kilka tygodni później straciła wzrok. Dzięki wsparciu Caritas ich życie zmienia się na lepsze. Przyjedzie opiekun, bierze auto i jedziemy na zakupy do sklepu. Inni mają swoje kłopoty, ja mam swoje, żona swoje. Nie? I tak choćby się wygadamy. No. Jesteśmy przeszczęśliwi naprawdę, bo wyszliśmy w końcu z tych czterech ścian między ludzi. Tutaj się spotykamy. Każdy rozmawia o swoich problemach. Wszystkich tak czujemy się po prostu jak jedna wielka rodzina. Monika i Hubert ze względu na swoją ciekawą, pełną miłości historię stali się też bohaterami filmu dokumentalnego stworzonego przez Caritas Archidiecezji Katowickiej. Film pod tytułem Caritas znaczy miłość, opisując historię państwa Stargała, przedstawia szerszy problem zmagania osób niesamodzielnych i próbę odpowiedzi na ich potrzeby podjętą przez Caritas. Te wydanie newsów pragniemy zakończyć właśnie premierową emisją tego krótkiego dokumentu. Zapraszamy do oglądania. Golenie było dla mnie początkiem męki. Było ciężko mi się przeforcować na lewą stronę. To golenie to był dla mnie szok. Ziemniaki też kupić? No, to wiesz, ziemniaki zawsze są potrzebne, pamiętaj. 4 kilo? Nie? No, wiesz co? Ojejku, ja bym już zapomniała, ten nóż znowu jest oszczem do góry, patrz. Zapomniałam się i tak go włożyłam, a to jest niebezpieczne. Mąż dostał udaru i paraliżu. No i pamiętam go, ostatni raz go widziałam, kiedy wsiadał do karetki. To później, miesiąc później ja straciłam wzrok. No i wtedy go widziałam, do tej karetki jak wsiadał, widziałam go właściwie ostatni raz, bo już od tego czasu go nie widziałam, jak wygląda i tak dalej. Ja jestem jej oczami, a ona jest moimi rękami. Ja wiedziałam o tym, że to się jakiś przyjdzie taki ten dzień, że ja ten wzrok stracę i po prostu przyjęłam to wszystko jakoś. Tak się stało się, co się miało stać i koniec. Dobrze, jedź. Nie za gruby. Nie. Bardzo ładnie. Nie, tym za mały znałeś. Za cienki. Dobrze teraz.
mnie do 19 roku dziewczyny nie interesowały. I ja piłkarzna. Lewy pomoc, obrońca, lewy pomocnik i lewy napastnik. A Żyk został potem na lewym pomocy. Zawsze grałem na lewej stronie, na boisku. Jedzie patrol policyjny główną ulicą. Patrzy ten policjant, a przy drodze siedzi na właściwie kuca na kolanach blondynka i zajada ziemię. Rozumiesz? Co dalej? Zabiera ziemię garściami i zajada. No zatrzymuje się, mówi, co to pani wyprawia, nie? Co pani robi? On na grunt to zdrowie. Puścimy sobie telewizor. No ja tam stracę niektóre wątki, bo tam nowi aktorzy tak dalej. No to mi tłumaczy. Wchodzi Kmicic do Olenki, gdzie był ukryty u niej. Mhm. Dobrze. Szczypię. Dzięki. Szczypię. No, szczypię się. Daj Boże to. No, to zostaw jeszcze. Tak. Czekaj. No. O, dobrze. Już czekaj. Chyba nie krwawi. Co ci tu jeszcze pomóc? Nic. Nie masz tu lusterko? Ci odłożę. Tutaj. Tutaj jest lusterko. Tu idź koło mojego wózka, tak. Tyłem, nie? Tak. No dobra. Tak, ja cię tu, tam. Wszystko jest tak? Tak. Tutaj idź sobie. Tak, ja to wszystko... Jeszcze dalej. Tam dalej ja jeszcze. Wiem. No i może złożyć tam. Koszyki to była tu. Tak, ładnie. O, jest? Dobrze jest. Jest. Dobra. Włączyłaś lampę. Wyłączył. Czym wyłączyłam? Nie wiem. Już nie powinnaś. O, nie ma. Dobrze. Także widzę, że to jest wszystko robione z serca. I ja tak samo z mojej strony wobec męża. I to się liczy właśnie. No ja już sobie nie wyobrażam życia bez Hubertem. Tak, teraz idę tu. Hajda czego. No to ciao. Ciao. Przyjeżdża po nas kierowca, pan Arek, takim samochodem specjalnym dla tych osób niepełnosprawnych i jedziemy do Caritasu. Czujemy więź między ludźmi. Bo naprawdę, my tam teraz się czujemy, my tam jedziemy, w te czwartki tam jeździmy teraz, co czwartek, to my się tam czujemy jak po prostu w domu, między swoją rodziną, jakimś przyjęciu. No te osoby się nam znały takie od razu jakoś szybko bliskie. No to jest po prostu nie do porównania, co było teraz, jak sami jesteśmy tutaj w Caritasie Katowice, z życiem przed tym, cośmy tak prowadzili. To życie takie naprawdę było smutne. I Caritas naprawdę nam pomógł.